2 stycznia wspominany jest błogosławiony Marcolin z Forli, zakonnik. Marcolin pochodził z miasta Forli w północnej części Włoch. Żył w drugiej połowie XIV wieku, był dominikaninem. Prowadził życie bardzo skromne, ciche i ukryte. Dla siebie był bardzo surowy i wymagający. Praktykował liczne umartwienia, ale chętnie pomagał ubogim i dzieciom. Znany był z tego, że wiele czasu poświęcał na modlitwę i że bardzo gorliwie zachowywał regułę zakonną. Znany był również z tego, że miał niezwykły dar godzenia zwaśnionych ludzi. Na koniec rozmowy, na znak pojednania i pokoju, podawał do ucałowania każdej ze stron mały obraz Matki Bożej, który zazwyczaj nosił ze sobą. Marcolin zmarł 24 stycznia 1397 roku. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce, błogosławiony Marcolin wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.